Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na przepyszną szarlotkę z kruszonką. Szarlotka wychodzi naprawdę idealna. Od tradycyjnej różni się ona tym, że jest bardzo ciekawie przygotowywana masa jabłkowa, dzięki czemu jest niezwykle piankowa, wilgotna i przepyszna. Gorąco Was zapraszam po przepis. Szarlotka jest naprawdę godna polecenia, wychodzi zawsze, jest rewelacyjna. Tutaj macie listę składników potrzebnych do jej przygotowania. Proporcje są na dużą blaszkę, około 25 na 35 cm. Na początek jabłka obieramy i trzemy na tarce o grubych oczkach. Ja użyłam szarej renety. Następnie jabłka stawiamy na ogniu i prażymy. Mieszamy tak, żeby się nie przypaliły. Prażymy jakieś 10 minut, żeby po prostu ładnie nam zmiękły. Do uprażonych gorących jabłek dodajemy jedną galaretkę cytrynową. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia i odkładamy naszą masę jabłkową do całkowitego wystudzenia. Następnie przygotowujemy ciasto. Do miski dajemy 3,5 szklanki mąki pszennej tortowej, 5 żółtek, białka odkładamy sobie do masy jabłkowej, dodajemy 250 g zimnego masła lub margaryny, pół szklanki cukru, cukier waniliowy, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 3 kopiaste łyżki kwaśnej śmietany 18%. Wszystko mieszamy, następnie zagniatamy ciasto. Gotowe ciasto dzielimy na pół, jedną z części dajemy do zamrażarki. Owijamy oczywiście w woreczek. Drugą częścią wykładamy dno blaszki wyłożonej papierem do pieczenia. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika podgrzanego do 180 stopni i podpiekamy około 7 minut. To ciasto ma nam się tylko leciutko tak jakby ściąć. Teraz przygotujemy sobie jeszcze kruszonkę. Do miski dajemy czubatą łyżkę masła w temperaturze pokojowej, 2 łyżki cukru i 3 łyżki mąki, bądź ile zabierze. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby uzyskać ładną, sypką konsystencję. Została nam jeszcze do zrobienia masa jabłkowa, bardzo gorąco ją polecam. 5 białek, które zostały nam z ciasta, ubijamy na sztywną pianę. Następnie wciąż ubijając dodajemy stopniowo 1/3 szklanki cukru. Wszystko miksujemy do rozpuszczenia cukru i uzyskania pięknej, gęstej, błyszczącej piany. Do piany dodajemy jeden budyń śmietankowy bez cukru 40 g. Wszystko dokładnie miksujemy do połączenia i na koniec dodajemy ostudzone jabłka. Wszystko dokładnie mieszamy, tak żeby jabłka dokładnie wymieszały się z naszymi białkami. I tak powstałą masę wykładamy na wcześniej leciutko podpieczone ciasto. Wszystko dokładnie wyrównujemy. Z zamrażarki wyciągamy drugą część ciasta i trzemy je na tarce o grubych oczkach i posypujemy nasze ciasto. Na koniec ciasto posypujemy wcześniej też przygotowaną kruszonką. Tak przygotowaną szarlotkę wsadzamy do nagrzanego już do 180 stopni piekarnika i pieczemy około 50 minut na opcji grzanie góra-dół bez termoobiegu. Ciasto ma się nam pięknie u góry zezłocić. Upieczoną szarlotkę zostawiamy do wystudzenia, przechowujemy w lodówce i gotowe. Jak widzieliście, jej przygotowanie nie jest trudne. Masa jabłkowa jest naprawdę rewelacyjna, wręcz taka piankowa, bardzo puszysta, wilgotna. Ciasto w całości naprawdę pięknie się prezentuje. Jest to jedna z moich ulubionych szarlotek. Jest to bardzo pewny przepis, ponieważ zawsze wychodzi. Nie zdarzyło mi się, żeby nie wyszła mi ta szarlotka. Gorąco Was zachęcam do jej zrobienia. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba przepis, czy lubicie szarlotkę. Jeszcze raz gorąco polecam i życzę udanych wypieków.